Witam. Chciałbym oto zaprezentować taką jamaszkę. Jest to FJR 1300 z 2008 roku. Naprawdę motocykl w bardzo ładnym, oryginalnym stanie. Czysty, bardzo ładny egzemplarz. Naprawdę bardzo zadbany. Muszę nawet widać po lampie, że nie posiada żadnych takich tych mikropęknięć, co bardzo często przy tym modelu się zdarzają. Tarcze, klocki hamulcowe, wszystko w jak najlepszym porządku. Oponki tak samo. Widać wyposażony komplet kufrów, centralny, duży, dziwiego. Oryginalne boczne. Wydechy przelotowe Leo Vinci. Posiadają DB Killery. Są kraszpany. Jest nawigacja TomTom. Widać wersja AS, czyli półautomatyczna skrzynia biegów, tak zwana najbogatsza wersja. Przebieg obecny 71 700 km. Odpalmy. Szyba oryginału widać w perfekcyjnym stanie, zero zmatowień, zero jakichś nalotów na niej. Tylnia oponka również w stanie perfekcyjnym. Więc naprawdę bardzo fajna fiotereczka. Nosi jakieś drobniutkie ślady użytkowania. Nie twierdzę, że nie. To jest delikatne zadrapanie na jednym kufrze. Jak również widać delikatnie różni się odcień. Lewa część czaszy była przez kogoś malowana. Właściciel twierdzi, że po prostu miał tutaj zadrapanie. No i tak mu ktoś to zrobił. Zresztą widać tutaj jakieś osoby mówi, że wjeżdżając w dźwignię bujnął mu się motocykl. Tak mi powiedział. Zresztą cała reszta wszystko jest 100% oryginał. I nic tu nie jest kombinowane, nic nie jest więcej robione. Także naprawdę bardzo fajna fiotereczka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej zapraszam do zakupu.